Miasta gwiazdy i ich ślady na terenie Polski W. Jedno z najtrudniejszych miast gwiazd do opisania to stolica. Gdzieś to ogromne miasto i wiele starych twierdz sprzed pola zostało zwyczajnie wchłoniętych. Ale dawne legendy o tajemniczych podziemiach miasta, gdzie buszuje złota kaczka spełniająca życzenia i inne bazyliszki do straszenia nimi dzieci, by nie łaziły pod ziemią, bo się zgubią, działają na wyobraźnię. Warszawa. Praktycznie cały Zamek Królewski i Starówka są zbudowane na dużym obwarowaniu, o wiele starszym, remontowanym 100 razy i przebudowywanym. Nie dojdzie się kto i kiedy, bo po prostu nie zachowały się żadne źródła. Od czasem jakiś rysunek, nie wiadomo czy projekt, czy inwentaryzacja. W obrębie Warszawy możemy rozróżnić kilka twierdz z najstarszego pierścienia, który istniał jeszcze za potopu szwedzkiego i na pewno nie został zbudowany przez Szwedów, bo najzwyczajniej istnieje na mapie obrony Warszawy. No chyba, że Szwedzi specjalnie zbudowali bastiony wokół Warszawy, by ją zdobywać. Już wcześniej widzieliśmy tę mapę z Londynu, teraz widzimy, ile tutaj było różnych bastionów. O tu jest Zamek Ujazdowski. Na rzeczonej mapie widać również fortyfikacje Pragi, a nawet wokół Zamku Ujazdowskiego. Jeszcze tutaj na skarpie widać charakterystyczny bastion. Tutaj bastiony wchłonęło miasto. Ale na przykład zamek jest tutaj po bastionie i tu widać takie resztki. Na wielu innych mapach widać różne poziomy ufortyfikowania stolicy. W pewnym momencie pojawia się też cytadela, która jednak znowuż ma sporo na poziomie niższym niż budynki twierdzy. Tunele mogły być wcześniej, w tym tunel pod Wisłą, który istniał i łazili po nim ludzie, ale od kilku lat oficjalnie nie ma i nie było. No niech im będzie, tylko czym niby zbiewali powstańcy na Pragę z Żoliborza, przecież nie łódką. Zresztą w pewnym momencie Niemcy ten tunel znaleźli i zaczopowali, dlatego powstańcy musieli zwiewać inną trasą, bo droga pod rzeką odpadła. Tutaj gdzieś był tunel. Zresztą jeden z tych tuneli pokazywałam wam, który idzie z Cytadeli. Którym to był? Tu chyba. Tu idzie. Lider z Cytadeli z zaznaczonymi ciekawymi elementami obronnymi. Tu prawdopodobnie gdzieś był tunel. Tu jest fort. I one najprawdopodobniej są nadal połączone, tylko to jest dużo, dużo głębiej. Nie jestem w stanie opisać szczegółowo, bo to książki trzeba by, a nie wpisu na blog. Rzucam hasło dla zainteresowanych, by sprawdzali różne rzeczy. Tutaj widzimy jakieś resztki. O, to jest naprzeciwko Zamku Królewskiego mniej więcej. Że i tutaj było, widzicie? O, a tutaj na przykład niby wcale nie ma cytadeli, ale cytadele często ukrywano na mapach wojskowych. O, tutaj jeszcze mamy coś. Tutaj mamy coś. Plan Lindleya i jego kanały. Wszyscy wiemy, jak szybko je zbudowano pod całym miastem. Jeszcze z cegły, która przetrwała bombardowanie stolicy i w dużym procencie nadal ma się dobrze. Hop, siup, tralala. A skąd wzięto tyle cegły? Ileż cegielni musiało pracować non-stop? Ileż glinianek musiało zostać wyżłobionych, by te cegły w ogóle mieć z czego robić? Co ciekawe, zdjęcia z budowy są. Ale już na zdjęciach kanały są gotowe i wyglądają nie jak nowo zbudowane, ale jak odkopane i nadmurowywane od góry. Po prostu reperowane. A skąd wzięto kamienne kolumny? I po co kamienne kolumny jak w kanałach? A wiem, planowali oprowadzać wycieczki po kanałach 100 lat później z pryciorki. O, tutaj mamy przykład, że to wygląda jak coś odkopanego. A tym, o, te cegły miały takie dziurki w środku. To też jest ciekawe. Tu mamy rejon filtrów. Tu też znowu ciekawe, że tylko do połowy zbudowali, prawda? To wygląda jakby tu było odkopane. I tu, zresztą tu widać, że tu kiedyś płynęła woda, są ścieki. O, i tutaj też wygląda jakby po prostu odkopywali, remontowali. To też, to mogli zbudować na górze. O, tu znowu widać, że to jest takie już jakby używane trochę, jakby tutaj dużo ciekło wody. No, no właśnie. Plany podziemi lindlejowskich kanałów są pilnie strzeżone. Prawdopodobnie dlatego, że nie istnieją. I dopiero obecnie znany jest ich prawdziwy zasięg, bo Lindley budował pod Warszawą tak, że zapędził się aż na Młociny. Miał rozmach w lesie kanały budować wiele kilometrów od miasta. Kto mu to sfinansował? Znowuż zbudowane do połowy. I tutaj, o, ziemia leży. I tu też ziemia leży. No i na koniec Reduta Wolska, również interesująca. Polecam obejrzeć kościół. To jest kościół.
Węgorzewo, Warmia i Mazury. Zamek, zbudowany na podbudowie w kształcie bastionu, znalazłam dzięki serwisowi grupującemu różne zamki i ruinki. Czasami odruchowo sprawdzam, na czym zbudowany jakiś klasztor lub pałac. Na starych zdjęciach dość dobrze widać mocniejszą kamienną podbudowę. Rzecz jasna, zamek odbudowano, więc nie ma co liczyć na cokolwiek prawdziwego w wystroju wnętrz. Jednak na starej lecinie z lewej strony widać bastion jak wół, więc samo miasto też mogło być ufortyfikowane, tylko bez wycieczki na miejsce pewnie się nie dojrzy tego, co trzeba. Nie sądziłam, że cokolwiek będzie widoczne oprócz okolicy zamku, ale kontrolnie odpaliłam lotniczego Binga. Ciekawe, że nie twierdzą, że to zdjęcia z satelit, zdjęcia z Google i LiDAR. Moim zdaniem mogła to być twierdza, ale jakiś nieznany kataklizm zniszczył ją doszczętnie. Może jakieś ślady uważne oko dojrzy. Narysowałam kreski, gdzie podejrzewam stare umocnienia, ale się do nich jakby nie przyzwyczajajcie, bo możliwe, że zasięg był trochę inny. Po prostu tu widać takie rzeczy w terenie. Tu inne widoki, też takie rzeczy. Nie wiem, czy są tunele pod miastem. Okoliczne mamerki zabrały całą uwagę i żadne nowości węgorzewskie nie są w stanie się przebić. Wiśnicz. Dla odmiany kolejna willa twierdza. Wygląda, jakby na gruzach wcześniejszych obwarowań rozmytych przez liczne powodzie zbudowano coś nowszego i tylko wzmocniono skarpy. Mur niedruszenia po setkach lat. W Wiśniczu są do zwiedzania podziemia. Zwiedzajcie, póki jeszcze wolno. O, lew! Pamiętajcie, co kiedyś pisałam o lwach? I tu się znalazł w detalu. Taki diabełek. Zasada jest taka, im większa twierdza, tym mniej artefaktów z detalami. Im mniejsza, tym łatwiej różne cuda obejrzeć. Okolica na liderze i zaznaczone fragmenty bastionów. Widać, niewiele przetrwało. Tu jeszcze takie coś było. I ciekawa rycina Aleksandra Gryglewskiego, datowana na drugą połowę XIX wieku, gdzie widać pałac w Wiśniczu w totalnej ruinie. Znowu się spalił? To dlaczego drewno jest, a mur w ruinie? Coś tu się działo niedobrego. Wiśniowiec, Ukraina. Znalazłam tylko plan, ale już widać, że najpierw musiała być ziemia, a dopiero potem pałac, bo wciskano go na siłę w istniejące obwarowania. Na pewno siedziba jest o wiele starsza niż istniejące zabudowania mieszkalne. Na mapach ogrodu już niewiele widać, ale coś tam się jeszcze zachowało. Na satelicie okolicy widać ślady szerszej gwiazdy, być może nigdy nie wykorzystanych. Wałów ziemnych nie obmurowano lub mury rozebrano do budowy miasta. Pięć Wolin. Tak, wyspa Wolin i stara twierdza, tak stara, że najstarsi górale nie pamiętają jak długo. Podziemne miasto w Wolinie można nawet już zwiedzać. Ciekawe, czy są tam jakieś lwy. Widzimy, że była całkiem rozbudowana. Dziś śladów gwiazdy w Wolinie próżno szukać. Ślad się strasznie rozmył przez atak morza. A kiedy to morze zaatakowało, że zalało wszystko? A, nie wiadomo. Woda poleciała środkiem i dzisiaj mamy tylko tutaj takie fragmenty. Wrocław. Miasto, będące bardzo długo poza granicami Polski, rozrastało się długo, paliło, znów przebudowywało. Dla zwykłego mieszkańca niewiele zostało ze starego obrysu murów, ale stare mapy z obrysem bastionów są. Proszę, tu. Z czasem bastiony się po prostu zazieleniły. Czy jest trasa turystyczna do zwiedzania podziemi wrocławskich? A i owszem, ale jakiś schron czy drobny obszar. Całość jest nadal zamknięta dla wścibskich oczu, ale ten czy ów puścił farbę. No proszę, tutaj jest dużo jakichś podziemi. Pomieszczenia z kuchnią, łazienką na ponad 300 osób. Ci hitlerowcy to jak Szwedzi. W trakcie wojny podziemne miasta budowali. W całej Polsce, przypominam, że wojna trwała tylko 6 lat, z czego może tylko 3 w miarę spokojnie, by coś próbować budować. Plan z 1770 i satelita. Plan jest do góry nogami względem satelity. O, tutaj widać, że fosy nadal są, natomiast reszta... No niestety. Także dziękuję i zapraszam na następne wpisy.